Znaczy, ja nic nie mam do literatury kobiecej, ja nic nie mam, dosłownie, ja jej nie przeczytam, więc może wy będziecie chcieli. Cześć, tu P42 i witam Was dzisiaj w podsumowaniu grudnia. Jak widzicie, w troszkę innych okolicznościach, no bo grudzień, świątecznie, wiadomo. Zanim przejdziemy do moich stosików, a obiecuję Wam, że mam dla Was naprawdę dużo książek, fajnych książek do pokazania, napiszcie teraz w komentarzu, co przeczytaliście w grudniu i co Wam się najbardziej podobało, ponieważ Wasze sugestie naprawdę pomagają mi w wyborze przyszłych lektur. Tak więc przejdźmy teraz do stosiku książek przeczytanych przeze mnie w tym miesiącu i powiem Wam, że jest nieźle. Ponieważ tak jak się spodziewałem, przerwa świąteczna naprawdę dała mi no, trochę czasu do poczytania, do nadrobienia tych zaległości, może nie z poprzednich miesięcy, ale do wyrobienia takiej, no dość przyjemnej, że tak powiem, miesięcznej normy książkowej. I pierwszą książką, którą ukończyłem w grudniu, ponieważ słowo ukończyłem w dzisiejszym filmie będzie bardzo ważne, bo na tej podstawie wybierałem książki do tego materiału, ale to przekonacie się na koniec, więc koniecznie do tego końca zostańcie. Pierwszą książką jest Wielki Mistrz, czyli trzeci tom trylogii Czarnego Maga Trudy Canavan. I tak, jaka jest moja historia z tą serią? Recenzję pierwszego tomu możecie znaleźć na moim kanale, gdzie Wam mówię, że pierwszy tom mi się nie podoba, że jest nudny, kończy w miarę fajny sposób, ale mi się nie podoba. Jeżeli przeczytaliście pierwszy tom, to zachęcam Was również do zajrzenia do mojego materiału a propos nowicjuszki. Co prawda tam są spoilery z pierwszej części, więc no tylko dla tych, co czytali Gildię Magów. No i teraz trzecia część. Obiecywałem już Wam bardzo, bardzo dawno temu, że skończę ten cykl, skończę tę trylogię i Wam coś o niej powiem. Oddzielnego filmu nie będę robił, dlatego szybko Wam powiem w tym materiale, jak podobało mi się zakończenie i co uważam ogólnie o całości tej serii. Jeżeli ktoś chce zacząć fantastykę, to Trudy Canavan jest naprawdę dobra, żeby wyrobić sobie gust fantastyczny na takiej zasadzie, że chce się może nie rozległych opisów, ale książek, które są długie. To jest właśnie mój problem z Trudy Canavan, ponieważ no dobra, powiem Wam o co mi chodzi w Wielkim Mistrzu i co mi się w nim najbardziej nie podobało, bo cała reszta była naprawdę dobra, porównując oczywiście do pierwszego tomu, który jest dla mnie w ogóle niewiarygodnie zły, a drugi jest super, w ogóle bez porównania. Ta książka jest za długa. Wszystko, co dzieje się przez te prawie 700 stron, można było naprawdę w 500 bez problemu zmieścić. Ta książka mi się po prostu dłużyła. Tak jak wspominałem, nie ma tu porównania do pierwszej części. Ważne rzeczy się dzieją. Są tak naprawdę kończące bitwy, kończące pojedynki, kończące cały ten cykl. No i mi się to w sumie podobało, chociaż oczywiście, tak jak Wam mówię, to nie jest cykl, który bardzo lubię. Moim ulubionym tomem nadal pozostaje Nowicjuszka. No bo tam najwięcej było podróżowania, jakichś takich wątków, których się zupełnie nie spodziewałem. Jedno zdanie a propos samego zakończenia, niestety kiedyś je sobie przez przypadek zaspoilerowałem. Ale nawet chyba gdybym nie miał go zaspoilerowanego, to by nie zrobiło na mnie zbyt dużego wrażenia. I nie podoba mi się epilog w tej książce. To, do czego tam... Nie, no, no nie, dajcie spokój, autorko. Obyłoby się bez tego epilogu. Drugą przeczytaną przeze mnie w grudniu książką jest 7 minut po północy, które przeczytałem ze względu na to, że zamierzałem, no i wybrałem się na ekranizację tej książki do kina. Ale teraz skupię się tylko na książce, ponieważ o filmie opowiem Wam w najbliższym dwumiesięczniku filmowym. Sama książka. Czy jest to książka zwykła? Nie, to jest naprawdę niezwykła książka. Książka z ciekawym bardzo pomysłem. Książka, od której nie da się oderwać. Książka, którą się bardzo szybko czyta. Książka, która jest pięknie ilustrowana, ale to już Wam chyba każdy powiedział, kto ma tę książkę. No, to jest ten rysownik, który ilustruje teraz tego nowego Harry'ego Pottera, tego co wychodzi co rok, więc no, jakby to mówi samo za siebie. Fabularnie książka mi się ta naprawdę podobała. To jest książka o chorowaniu na raka. Ale ważniejsze tu jest jednak to, co ludzie czują w otoczeniu osoby chorującej na raka i jak sobie radzą z tym problemem i to, do czego cały czas chcę dojść, że w tej książce jest to pokazane od trochę, od bardzo innej strony. Bo z jednej strony no, mamy takie rzeczy oczywiste, które no, jakby budują nam tylko tutaj ten ciąg przyczynowo-skutkowy zdarzeń, ale to, co odczuwa główny bohater, to o co tak naprawdę w tej książce chodzi, to, co jest tą czwartą historią, to jest na samym początku powiedziane, że potwór przychodzi 7 minut po północy do Conora, żeby opowiedzieć mu trzy historie, a czwartą opowie mu sam Conor i to będzie, ta historia będzie jego prawdą. I to naprawdę mnie zaskoczyło, bardzo pozytywne wrażenie na mnie wywarło. Ale znalazłem w tej książce też dwa minusy, o których no, muszę Wam powiedzieć. Pierwszy minus to to, że książka trzyma się tej swojej koncepcji nowatorskiego podejścia psychologicznego do tego swojego tematu, ale przez ostatnie kilka stron mam wrażenie, że jakby gubi to, co tworzyła przez 80-90% książki. Czy jest to zarzut taki mocny? Uważam, że nie. Nie traktujcie tego tak mega poważnie, że książka nagle jakaś, nie wiem, traci totalnie cały sens przez ostatnie kilka zdań stron. Nie, tylko po prostu
jakby to, przez co tu prowadzi nas przez te 95%, jest mega wartościowe, a ta końcówka to jest już tylko takie domknięcie, gdzie zabrakło mi, no zabrakło mi jednej rzeczy, ale to już byłby bardzo duży spoiler, więc książka zdecydowanie godna polecenia. I drugi minus, który tu znalazłem i sprawdziłem już wszystko, bo mogło być to, jak mi to zresztą wytknięto, błąd albo wydania amerykańskiego, albo tłumaczenia polskiego. W tej książce kilka zdań tak się trochę źle czyta, ze względu na to, że zaimki jakoś tak nie trafiają w to, co powinny trafić, ale oczywiście jakby bez problemu się domyślamy, o co chodzi, no tylko to po prostu trudnia lektury. I w jednym miejscu, to dla tych, co przeczytali, powiem wam. W drugiej historii jest historia o aptekarzu. I zacytuję wam dokładnie tutaj ten fragment, i to jest faktycznie błąd w tłumaczeniu na polski. No nie wiem, jeżeli to dla kogoś sens ma, no to dobrze, nie mam z tym problemu, ale wydaje mi się, że raczej większość osób się ze mną zgodzi, że to nie jest poprawne użycie tego słowa. Przeczytam wam po prostu fragment. Wieśniacy zawsze nazywali go aptekarzem. Że jak? Spytał Connor. Aptekarz, odparł potwór. Że jak? Nazywanie chemika aptekarzem nawet w tamtych czasach uchodziło za coś staromodnego. Nazywanie chemika aptekarzem nawet w tamtych czasach uchodziło za coś staromodnego. Sprawdzimy, jak jest w oryginale. I w oryginale to ma sens, ponieważ nie jest słowo aptekarz, tylko coś, co wydaje mi się przetłumaczyliby jako... No logicznie to by było, gdyby był zielarz, alchemik. No, ale to dosłownie mały minus. Tak teraz patrzę na te książki i przypominam sobie inne podsumowania miesiąca, gdzie wam mówiłem, tą książkę przeczytałem, recenzja na kanale, tą książkę przeczytałem. No to teraz postanowiłem, że o wszystkim na kanale wam jednak nie będę opowiadał. I tu zapomniałem wspomnieć o materiale dotyczącym tłumacza rzeczy, więc jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. W podsumowaniach miesiąca będę mówił dokładniej o rzeczach takich jak Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Mnóstwo osób nie lubi, jednak wszyscy podskórnie kochają, no bo to Harry Potter, ale wszyscy są źli na Rowling, jak mogła coś takiego zrobić. Co ja myślę o Przeklętym Dziecku? Pierwsza rzecz, jak dla mnie w tę historię bardzo trudno się wgryźć pod tym kątem, że jest to no, napisany dramat, no czyli w formie do wystawiania na scenie, i zanim człowiek przestawi się na to, żeby to sobie bardziej wyobrażać jako grane przez aktorów na scenie, niż jako taką rzeczywistość książki, to trochę zajmuje. To jest pierwsza rzecz, która no, jest dla mnie na minus. Druga rzecz, taka totalnie na minus, i wiem, że mnóstwo osób o tym w internecie mówi, ale ja do tego muszę swoją rękę przyłożyć i się zgodzić. Zachowania bohaterów, których znamy z poprzednich części. Ja nie wiem, co im się stało, czy oni lewą nogą za każdym razem wstają, czemu oni są tacy okropni momentami, a zwłaszcza jak to wiele osób zaznacza, Harry. Harry w tej książce jest tak okropny, znaczy potem już przestaje, ale ja nie wierzę, coś tu po prostu poszło nie tak. Trzecia rzecz, i tym razem będzie na plus, fabuła. To nie jest dodatkowy Harry Potter, ale spodziewałem się, że to będzie... Znaczy tak, spodziewałem się, że ta książka będzie bez fabuły. A ona ma fabułę i jest naprawdę niezła. I tego nie ma w opisie, ale dzieje się jakoś na samym początku, pierwsze 50 stron. Powiem, że ma to związek z czasem, z podróżowaniem w czasie i takim według mnie niezrobionym na siłę, ale naprawdę później znaczącym. Jest to takie, co by było gdyby. Co by było gdyby po raz drugi, co by było gdyby po raz trzeci. I mi się to akurat bardzo podobało. Gdyby to było napisane w formie właśnie nie dramatu, to na pewno nie stanęłoby to na równi z innymi Harry Potterami, ale dla mnie ta fabuła jest dobra, naprawdę dobra. Jako taki materiał ekstra, część na przykład, nie wiem, 7,5, gdyby było część 8. Wiecie, taka nowelka, jak to jest w Szklanym Tronie. Czy warto się zapoznać? Oczywiście, że tak. No, żeby po prostu wiedzieć, jak wygląda 8. część Harry'ego Pottera. Moja lektura do szkoły, czyli Juma. Mało o tej książce wam powiem, ponieważ nie bardzo mi się podobała, a wiem, że jest sporo osób, którym się ona podobała. Co mi się tu najbardziej nie podoba? Ta książka jest porównywana do Procesu, czyli do powieści Paraboli. Czyli mamy tutaj historię główną, ale tak naprawdę jest najważniejszy ten sens ukryty. No i ja się zgodzę z tym stwierdzeniem, ale a propos Procesu. Ponieważ w tej książce jakby główna linia fabularna jest na tyle rzeczywista. Nie jest tak jak w Procesie, że nie wiemy, co się dzieje, jakieś dziwne aresztowanie, w ogóle wszystko jest takie udziwnione. Tak tutaj wszystko jest naprawdę zwykłe, poza oczywiście kilkoma tropami, które no, pozwalają na te wielkie, mądre interpretacje, że to jest wojna, że to jest zło. Tak, zgadzam się. No ale mówię, dla mnie to takiego wrażenia nie wywarło, bo myślałem, że przeczytam tę książkę i pomyślę, a to tak naprawdę wszystko o to chodzi. Kiedy się działo to, to chodziło tak naprawdę o to. A dla mnie ta książka jest zbyt wprost napisana. Ostatnia książka, jaką przeczytałem w tym miesiącu, mam nadzieję, że ucieszy przynajmniej jakąś część z was. Coś, co wam bardzo długo obiecywałem i coś, co w końcu dokończę i o czym zrobię obiecywany materiał już od 8-9 miesięcy. Spirala, czyli piąta część tuneli. Przeczytałem ten tom. I wiem, co mają na myśli niektórzy, mówiąc, że tunele w pewnym momencie się robią przekombinowane. No, co kto lubi? Znaczy się... tak, zgadzam się. Tutaj już autorzy polecieli, naprawdę zaszaleli.
ale mi się to podoba. Miazga, po prostu niszczy mózg, a końcówka jest tak dobra, że gdybym ja to czytał wtedy, kiedy te książki wychodziły i nie byłoby następnego tomu, czyli finału, to ja nie wiem, jak ja bym przeżył do następnej części, nie wiedząc, co się stało pod koniec, jakie z tego są skutki, nic wam tu nie mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że w styczniu albo w lutym, no ale będę miał przeczytane te książki, więc kiedyś to na pewno nastąpi, zrobię wam zbiorczy film o całej serii Tunele, która jest, to jest dla mnie najlepsza młodzieżówka. No, zastanowię się nad tym, ale tak, niedługo materiał o Tunelach. Teraz czas na książki, które dostałem, przyszły do mnie, lecimy, bo jest tego sporo. W ogóle mam jeszcze trochę książek do pokazania wam dzisiaj. Mam wrażenie, że materiał wyjdzie długi, jeżeli wyszedł długi, to przepraszam, ale mam nadzieję, że zaakceptujecie to jako takie zamknięcie roku 2016. Pierwsza książka, czyli Proces Franza Kafki. Dostałem tę książkę, Sklepy cynamonowe i Sanatorium pod klepsydrą, ale tutaj nie będę wam nic więcej mówił, poza tym, że odeślę was do materiału, jeżeli jeszcze nie widzieliście, unboxing cudownego klasyka. Tam jest wszystko powiedziane. Cztery książki, które wam teraz pokażę, są moimi prezentami spod choinki, bo nie będę wam pokazywał drugi raz tych książek, które sam sobie kupiłem na święta. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, jeżeli jeszcze nie wiecie, o co mi chodzi, to odsyłam was do tego materiału, no bo tam wszystko będzie wyjaśnione. Teraz uwaga, proszę o chwilę ciszy. Czy wy też się tak zachwycicie tym, co wam teraz pokażę? Ci, co śledzą mnie na Instagramie, na Facebooku, do czego szczerze zachęcam, wiedzą już chyba, o czym mowa. Portret Doriana Greya i wszystkie albo inne prace Oscara Wilda. Ale wydaje mi się, że wszystkie, bo ta książka jest taka gruba. Ta książka jest taka piękna. To jest trzecia moja książka z tej kolekcji klasyków oprawianych w taką pseudoskórę, to się tak nazywa. Zobaczycie na następnych materiałach, pewnie jak będę już siedział u siebie. Wszystkie trzy koło siebie świetnie się prezentują. No, zakochany jestem, no, spójrzcie, to okładka. No cóż, czytać raczej tego szybko nie będę, ale kocham tę książkę. Następnie książka, a raczej autor, do którego namawiał mnie największy hipster książkowy, jakiego znam, Julian, pozdrawiam. Jack Kerouac, i to jest opowiadanie, powieść, nie wiem jak to się nazywa, Podziemni i Piz. I to, no, mam nadzieję, że znajdę czas, żeby się z tym w najbliższym czasie zapoznać, chociaż z tego co wiem, to jest raczej autor wymagający, ale jak Julian każe się zapoznać, to no raczej ma rację. Dalej coś, co mi się długo marzyło i dostałem na święta od dziadka, Legendy warszawskie, antologia, również znana jako chyba najpiękniejsza książka tego roku, znaczy się, bo nie liczę tych Barnesów, co wam przed chwilą pokazywałem, no, nie mogę się doczekać, aż się zapoznam, bo książka jest tak ciekawie zrobiona, ale to zresztą wiecie, bo pewnie słyszeliście o niej gdzieś już na BookTube'ach. Jak ją przeczytam, to z pewnością wam opowiem coś o niej więcej. I ostatnia książka to Blondynka w kwiecie lotosu Beaty Pawlikowskiej i po prostu chciałem się zapoznać z tym, jak pisze Beata Pawlikowska, ponieważ ma tyle przeciwników, co zwolenników, no a ja chciałem się opowiedzieć, po której ze stron. Jest to również książka bardzo ładnie, no jak dla mnie, ilustrowana. I z tego, co widzę, w tej książce przeczytam o Himalajach, Tybecie, Sri Lance i Indiach. No a to są regiony, które naprawdę mnie interesują i w których jeszcze nie byłem, i może ta książka mnie jeszcze bardziej zachęci, żeby tam się wybrać. Na koniec coś, co na bank znają osoby, które obserwują mnie na Instagramie lub Snapchacie. Do obu tych social mediów macie linki w opisie i wszystkie dane, jak tam je dodać. I jest to paczka prezent od wydawnictwa Muza, ponieważ dostałem takiego maila, że no czy chciałbym paczkę na święta. No ja mówię, no czemu nie, miło mi. I pokazuję wam 5 książek od wydawnictwa Muza, które do mnie przyszły. Książka pierwsza, czyli Śpiący giganci, i pozwólcie, że zrobię to, co wszyscy robią, mając w rękach tę książkę. Tego nie widać na filmie, ale ta książka jest w dotyku, no musicie sami zobaczyć w księgarniach, zresztą jest bardzo ładnie, bardzo ładna tutaj, no, ilustracja, sami zresztą widzicie. Możliwe, że się z nią Znaczy ona jest tak ciekawie pisana z tego, co widziałem. Jak się z nią zapoznam, to z pewnością powiem wam o tym na kanale. Następna książka to Podarunek Cecilii Ahern i mam przeczucie, że jak kiedyś będę dla was robił jakiś konkurs, to może ją u mnie wygracie, ponieważ z tego, co widziałem w statystykach, 80% mojej widowni to panie. Ale oczywiście nie kierujmy się stereotypami, każdy tą książkę może przeczytać, ale wydaje mi się, że mnie akurat nie zainteresuje, dlatego możliwe, że kiedyś dla was zrobię jakiś większy konkurs. Jak mi się więcej takich pojedynczych książek, których coś czuję, że sam nie przeczytam, uzbiera, a was mogą zainteresować. No bo Cecilia Ahern, no to wszyscy chyba kochają Love Rosie, a jak ktoś nie kocha, no to po prostu weźmie udział w konkursie o inną książkę z tej paczki. Magia sprzątania w praktyce, to przyznam wam, że książka, która na początku mnie zainteresowała, no bo może nie mam jakiegoś wielkiego problemu z porządkiem, ale wyglądało to w miarę ciekawie, albo sam się przekonam, albo jeżeli ktoś z was będzie bardzo chciał, no to mówię, kiedyś zrobimy ogromny konkurs. Bo oczywiście jak są takie konkursy, kiedy jest coś, co ja wam polecam, na przykład tak jak ostatnio był konkurs na Tłumacza Rzecz, jak ktoś brał udział, to bardzo dziękuję, gratuluję zwycięzczyni, to wtedy jest książka, którą i ja lubię i wam się spodoba, mam nadzieję. A przy takim losowaniu, no nieważne, zobaczymy, kolejna książka takiego typu astrologiczny przewodnik po złamanych sercach. Znaczy, ja nic nie mam do literatury kobiecej, ja
nic nie mam dosłownie, ja jej nie przeczytam, więc może wy będziecie chcieli. Czwarta książka, elementarz stylu Kasi Tusk. Co wam tu mogę powiedzieć? Książka jest na ładnym papierze, jest na śliskim białym papierze, ma bardzo dużo zdjęć i w dotyku jest taka stylizowana na materiał. Książka, przez którą będzie bolało mnie długo serce. Władca Pierścieni, książka do kolorowania. I nie wiem, czy wam ją oddam, bo tutaj są tak piękne ilustracje. Tylko, że ja nie umiem kolorować ładnie. Ale no, spójrzcie, nie wiem czy tu, a oczywiście jest za jasno, ale Rivendell, co tam jeszcze jest takiego pięknego, Gondor, no po prostu nie mogę tej książki, ona jest tak piękna. I jeszcze tylko kończąc tę paczkę, przepraszam, jeżeli wygląda, jakbym się z niej nie cieszył, bo bardzo się z niej cieszę, że wydawnictwo o mnie pomyślało, czy chciałbym dostać prezent na święta, a rozumiem, że każdy dostawał to samo. I przez to, że jest bardziej kobieca, chociaż nie do końca, Śpiący Giganci, czuję, że to będzie coś naprawdę fajnego, ale no naprawdę się z niej cieszę, bo jeżeli nie ja, no to wy będziecie czytali te książki. Chodzi o to, żeby wszyscy czytali książki. Zaraz przejdę do mojego TBR-u na styczeń 2017, ale pokażę wam jeszcze takie dwa bonusy, jak ja to nazwałem. Jedno to nie jest książka, drugie to jest książka, ale ja już ją miałem, ale coś z nią się ciekawego stało. Bo wiecie, książki to raczej taki oczywisty prezent dla mnie i raczej pod choinką właśnie je dostaję. I oczywiście się z nich cieszę, ale nie jestem aż tak zaskoczony, jak byłem zaskoczony tym prezentem i powiem wam, że jest to naprawdę coś super. Kalendarz z Małego Księcia. Skąd? Święty Mikołaj wiedział, że ja lubię Małego Księcia i znalazł kalendarz jeszcze z logiem Małego Księcia, czyli to nie jest, że wiecie, tam jakieś nie wiadomo co. To jest firmy Małych Książek, ale tak na serio to jestem mega zadowolony z tego prezentu. Będzie u mnie wisiał cały 2017. Mamy tu w środku ilustracje właśnie znane z książki, właśnie z tego wydania, gdzie ilustrowane to wszystko było przez Exuperiego, więc no piękne. Chciałem się wam tak po prostu pochwalić, bo pytaliście na Snapie. Bo tak jak mówiłem, ci co obserwują Snapa, wiedzą więcej. I Instagrama, i Facebooka. Więc polecam. A teraz czas na tą drugą rzecz. I wiem, że cały czas wam mówię, że moja mama jest super, bo moja mama jest super. Nawet dostała taką opinię, że jest super od Majka i od Kat, więc no chyba jest super. Moja mama, nie wiem jak, znalazła w pewien sposób, pozdrawiam tutaj Nad, bo ona to ostatnio czytała, który tłumaczył Cień Wiatru. I pozwólcie, że pochwalę się wam tym, że Carlos Marodan Casas wpisał mi się w tej książce. No i jak się okazało, przez wspólnego znajomego udało się przekazać mu tę książkę, żeby mi się wpisał, pewnie nie było nic widać na kamerze, więc wstawię wam tu zdjęcie i jeszcze przeczytam, co tu jest. A Pablo del Canal P42, la mejor novela dedicada al amor de leer libros y al cementerio de los libros olvidados. Carlos, reductor de la sombra del viento. Jednym słowem, wow. W takim razie ja muszę nabyć Grę Anioła, przeczytać ją oraz Więźnia Nieba, którego już mam, i czekać na czwarty tom Cmentarza Zapomnianych Książek. Czas na plany czytelnicze na styczeń 2017 i dlaczego na początku mówiłem o dacie skończenia czytania danej książki? Ponieważ moim pierwszym planem, już spełnionym planem, są Regiony Wielkiej Herezji Jerzego Fitowskiego, które czytałem przez dosłownie kilka ostatnich dni grudnia, no i skończyłem tak tydzień po tym, jak rozpoczął się styczeń. Dlatego opowiem wam o nich więcej w podsumowaniu stycznia, ale chciałem wam tutaj jeszcze ją pokazać, ponieważ pewnie oddam tę książkę do biblioteki szkolnej. A tych, co są już teraz ciekawi, zapraszam na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie krótką opinię o tej książce, którą opublikowałem również na Goodreads, ponieważ na Facebooku od teraz będę wam wrzucał linki do moich opinii z Goodreads, żebyście na Facebooku wiedzieli wcześniej o tym, jak dana książka mi się podobała w takiej skróconej wersji i usłyszeli o niej więcej w podsumowaniu miesiąca lub w recenzji. Następny plan czytelniczy to Tunele Finał, czyli ostatni tom tego cyklu. Ja już tę książkę zacząłem, przeczytałem 1/4, jest dobrze, chociaż boję się, że zaraz się wszystko posypie, bo słyszałem, że w tym tomie dużo różnych dziwnych rzeczy się może dziać, ale no mam nadzieję, że doczytam do końca jeszcze bez jakichś tam spoilerów. I tak jak wam obiecywałem już chyba rok temu, będzie materiał o całej tej historii, bo jest naprawdę super. Mam nadzieję, że tutaj tego nie zepsują, no ale zobaczymy. Następnie do szkoły będę musiał przeczytać Inny Świat Herlinga Grudzińskiego. Dowiecie się o mojej opinii w podsumowaniu stycznia. I na koniec coś, o czym po prostu powinniście wiedzieć, ponieważ ja czytam kilka książek naraz. Zazwyczaj czytam od 2, zdarza mi się 3, ale to nie wychodzi. Uważam, że 2 książki naraz to jest naprawdę spoko opcja. Jeżeli chcecie, to kiedyś wam zrobię oddzielny film w ogóle o czytaniu kilku książek naraz, jak to działa, jakie są tego zalety i wady, ponieważ uważam, że trochę już rozpracowałem ten system, bo stosuję go już jakiś czas. No i tą książką, którą będę czytał sobie jako drugą książkę, czyli książka, którą czytam w tle, to Sanatorium pod Katedrą, czyli zbiór opowiadań mojego ukochanego Brunona Schulza. Ponieważ nie powinno się tej książki czytać szybko, dlatego czytam jakieś takie główne książki, które są na tym pierwszym miejscu, tak jak teraz będzie Finał, później będzie ta lektura, i przeplatam je sobie właśnie Schulzem. A następną książką, która będzie taką książką na drugim miejscu, dowiecie się niedługo, co to będzie za druga książka, na której skupię się w przyszłym roku.
Mam nadzieję, że wiele osób z Was się ucieszy i wydaje mi się, że w następnej produkcji już się o tym dowiecie. Tak więc to by było na tyle. Spodziewam się, że to będzie długi odcinek, bo miałem dla Was do pokazania dużo książek do omówienia, takich, których no nie będzie oddzielnych recenzji na kanale, tylko opowiedziałem Wam o nich tutaj. Mam nadzieję, że spodobała Wam się taka luźniejsza forma odcinka z takimi ciekawostkami jak ten Dzień Wiatru. Jeśli Wam się podobało, dajcie temu filmowi łapkę w górę, ponieważ bardzo by mnie to ucieszyło, zwłaszcza w tych ciężkich czasach YouTube'a, w których ludzie nie oglądają filmów do końca, ludzie nie widzą filmów, bo subskrybują, a nie mają włączonych dzwonków. Ciężkie to są czasy, ale damy radę, ponieważ Wy, moi widzowie, jesteście najfajniejszymi widzami na BookTube. Teraz czekam na wojnę wywołaną przez innych twórców, którzy będą mówili: a, ty sobie nie pozwalaj, ja mam lepszych widzów. Nie, wy jesteście najlepsi, pamiętajcie. Tak jak wspominałem na początku, bardzo ucieszyłyby mnie wasze komentarze, gdzie napisalibyście, co przeczytaliście w grudniu, co mi z tego polecacie, co mi może odradzacie i co planujecie na styczeń 2017 i na ogólnie 2017 rok. Czy macie jakiś taki cel, tak jak ja mam cel przeczytać taką jedną książkę? Ale to się dowiecie niedługo. Tak więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że miło nam się wspólnie spędziło czas. Cześć!